Jak powiedziałam wcześniej, rozpoczęliśmy w Kościele cykl nauczania, kim jestem. I każdy z nas, kiedy oddał życie Jezusowi, został ustanowiony światłością. Bóg powiedział, ustanawiam Cię światłością wśród pogan. To jest bardzo ważne. Otwórzmy sobie Biblię, Ewangelia świętego Mateusza. Jesteśmy światłością świata i solą tej ziemi. Jakiś czas temu Duch Święty zwrócił moją uwagę na wychowanie dzieci. Ale nie odebrałam tego tylko na wychowanie dzieci małych i tak dalej, tylko w ogóle centralnie na wychowanie. Jest napisane, że jeśli syna będziesz nauczał tej drogi, tak? On nigdy z niej nie zejdzie. Bardzo ważne jest w Kościele, abyśmy rzucali prawidłowe światło na drogę, którą tak naprawdę wszyscy, bez względu na to, kim jesteśmy, musimy, to każdy z nas musi przejść pewną drogę. Musimy wejść na tą drogę. Ewangelia Mateusza, przepraszam, 5 rozdział od 13 wersetu. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól stwietrzeje, szybko ją na solą, na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wiecie, że tak naprawdę, pomimo to, że jesteśmy światłością, możemy żyć w taki sposób, że będziemy na zupełnie inne rzeczy rzucali światło w naszym życiu. Jeśli nie żyjemy tak, jak głosimy, tak? Jeśli nie żyjemy tak, jak jesteśmy uczeni, to tak naprawdę rzucamy światło na zupełnie inną rzecz. Jeśli jesteś jako wierzący człowiek w kompromisie, przykro mi bardzo, rzucasz światło na kompromis. Rozumiecie? To jest nasza odpowiedzialność. Jesteś światłem. Rozumiecie? My jesteśmy świadectwem. My jesteśmy solą tej ziemi, światłością świata. Pamiętam, jak Artur kiedyś siedział w więzieniu i był na nas wydany wyrok śmierci. Chcieli go zabić. I wchodzi do celi człowiek. Razem gdzieś byli przewożeni. I wchodzi do celi człowiek. Ten, który miał go zabić. I patrzy na niego i go nie rozpoznał. Ciemność nie może przemóc światłości. Jest światłością. Chodzi w świetle. Żyje tak, jak mówi. Chwalebny Kościół to oślepienie dla diabła. Kiedy żyjesz tak, jak mówisz, to razisz diabła po oczach. Ten człowiek go nie rozpoznał. Artur się na niego patrzył. Rozumiecie? Artur się patrzy na niego, bo go w ogóle rozpoznaje. A człowiek się na niego patrzy i go nie rozpoznaje. I Duch Święty do Artura mówi, on cię nie widzi. On cię nie widzi w ogóle takiego, rozumiesz? On nie widzi cię takiego, na którego przyjął zlecenie. Twoja w ogóle światłość, tak? Twoje realne chodzenie z Bogiem oślepiło w ogóle jego oczy. Jesteśmy światłością świata i solą tej ziemi. Zrozumiałam taką rzecz, od kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, że jest na mnie duża odpowiedzialność, jako na wierzącym człowieku. I zrozumiałam też pewną zasadę, że Bóg gra z nami w otwarte karty. Czyli tak naprawdę, kiedy ja wychodzę ze swoich zaburzeń, tak? Kiedy wychodzę z jakichś deficytów i tak dalej, to ja widzę w ogóle Boże odkrycie. Widzę, rozumiem Boże Słowo. Chciałabym dzisiaj powiedzieć o kilku rzeczach, na które my jako wierzący ludzie powinniśmy zwracać uwagę, tak? Na które powinniśmy rzucać światło. Rozpocznę od nowego narodzenia. Bez pokuty nie ma nowego narodzenia. Jako wierzący człowiek,
rzucaj światło na to, co powiedział Bóg. Kto nie narodzi się na nowo, tu, na tej ziemi, nie ujrzy Królestwa Bożego. W swoich głoszeniach nie próbuj przechodzić w ogóle jakoś tak, wiesz, ukradkiem, a żeby tam kogoś nie urazić, a żeby komuś coś tam nie powiedzieć. Nie. Mów tak, jak mówi Bóg. Rzucaj światło na to, co powiedział Bóg. Bez pokuty nie ma nowego narodzenia. Mamy głosić do ludzi upamiętanie. Mamy głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Rozumiecie? Jeśli się ludzie mówią tak, ludzie się nie nawracają. Ja mówię, a chodzisz ewangelizować? Nie, to nie miej pretensji. Czemu ludzie nie pokutują? Rozumiecie? Czemu tak naprawdę wielokrotnie ludzie nie rodzą się na nowo? Bo jest niegłoszona prawdziwa Ewangelia. Byłam kiedyś świadkiem kilku chrztów. I tak naprawdę nie dość, że nikt nie miał świadomości tego, czym w ogóle ten chrzest jest, to tak naprawdę nikt tam, zapytany przez pastora, nie powiedział, jak spotkał Jezusa. Nie powiedział o swoim nowym narodzeniu. Ludzie mówili o różnych rzeczach. Ludzie mówili o przynależności do kościoła z uwagi na członków rodziny. O przynależności do kościoła dlatego, bo w kościele jest fajnie. Bo jest fajna kawa, bo jest fajne ciasto, fajna jest muzyka. Mam przyjaciół i tak dalej. Komuś tam usłużyło namaszczenie, został uzdrowiony i tak dalej, rozumiecie? Ale nikt z tych ludzi nie powiedział o nowym narodzeniu. Rozumiecie? Być może nie zetknęli się z prawdziwą Ewangelią. Nie mówię, że oni się potem nie narodzili na nowo. Ale nikt w tamtym czasie nie powiedział o nowym narodzeniu. Głosząc Ewangelię, głosząc poselstwa ewangelizacyjne, mówmy. Mówmy ludziom o konieczności pokuty. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Kościół jest tak silny, jak silny jest jednostka. Jak silna jest jednostka. Kościół będzie rzucał takie światło, jak będziemy mówić i jak będziemy żyć. Jesteś światłością świata i solą tej ziemi. Światłością świata i solą tej ziemi. Druga rzecz, która jest, powinna być dla nas bardzo jasna. Cóż ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Rzucajmy światło na takie rzeczy. Mówmy. Mówmy te rzeczy. Cóż ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Pamiętam, jak Artur się uczył pracować, jeździł na tym swoim różowym składaku i przyszedł do niego stary kumpel i powiedział mu: otworzy wam sklep. Twoja żona w tym sklepie będzie sprzedawała. Dostaniesz swoje parę złotych. I wiesz, tak naprawdę Duch Święty do niego powiedział: co ma wspólnego światłość z ciemnością? Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Nie podchodźmy do siebie w sposób religijno-humanistyczny. Celem naszej służby, tak, jest ustanowienie królewskiego stylu. Jest wyposażenie ludzi do służby, tak? Poszerzenie, powiększenie tego, w czym chodzimy my. To jest bardzo ważne. Jesteśmy światłością świata i solą tej ziemi. My jesteśmy rozpoznawani. Gdziekolwiek się pojawimy, to jesteśmy rozpoznawani. Jesteśmy światłością świata i solą tej ziemi. I teraz zobacz. Jeśli mówisz, takie przysłowie jest, że tak głośno żyjesz, że już nic nie mów. I tak naprawdę, pomimo to, że jesteś tą światłością, tak, to kiedy żyjesz inaczej niż mówisz, to dajesz światło na zupełnie inne rzeczy. Nie, dziękuję. Nie znam nikogo według ciała. Rzucamy światło na tą też prawdę. Nie znam nikogo według ciała. Jeśli prowadzisz kogoś, jeśli jesteś z kimś,
w relacji duszpasterskiej i na przykład ktoś do ciebie mówi, wiesz, ja nie przychodzę do kościoła, bo dla mnie tam są ważniejsze imieniny, cioci i tak dalej, nie bój się mówić. Nie znam nikogo według ciała. Powiedz, słuchaj, ja ustanowiłem duchową rodzinę jako ważniejszą niż moją cielesną rodzinę. Nie boję się tego powiedzieć. Ja poniżyłam moje relacje w ciele. Ja poniżyłam relacje z moimi rodzicami. Ja poniżyłam relacje z moim rodzeństwem. Mam siostrę i mam brata. Rozumiecie? Z siostrą nie mam relacji, bo siostra ze mną nie chce mieć relacji, a z bratem mam małą, bo też nie chce mieć większej. Poniżyłam. Ja ustanowiłam duchową rodzinę jako moją rodzinę i świadczę tym swoim życiem. Tym samym daję świadectwo tego, rozumiecie? I mogę powiedzieć, bierz ze mnie przykład. Jestem światłością w tej prawdzie. Bierz ze mnie przykład. Mówmy o takich rzeczach. Nie znam nikogo według ciała. Nie znam nikogo według ciała. Dzieci teraz były na kolonii i Sara zadzwoniła do nas, do mnie zadzwoniła i mówi tak, mamo, wiesz, bo my byśmy chcieli tam dłużej popykać na telefonie, ale czy możemy? Ja mówię, nie ja jestem twoim opiekunem. Kto jest twoim opiekunem na koloniach? Ciocia Monika, ciocia Asia, ciocia Ola i wujek Ciasteczko. Proszę iść do swoich opiekunów. Poniżam to, rozumiecie? Ustanawiam. Uczę mojej córki, uczę ją drogi. Pokazuję jej w ogóle, co jest prawdziwe. Rzucam światło na to i mówię, świeć, chcesz popytać dłużej na telefonie? Idź i załatw to sobie z którymś z opiekunów. Rozumiecie? Nie bronię jej. Nie załatwiam za nią jakichś tam spraw. Nie bronię, dupi jej nie ratuję. Musisz żyć. Tak się urządziła, że wróciła z ufarbowanymi włosami. Rzucam światło na to, że składam swoje ciało w ofierze. Składam swoje ciało w ofierze. Nie mandykuję w tym, nie mówię inaczej, a tak naprawdę, wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze to jest to, że się coś powie, a inaczej się zrobi. Ostatnio dzwoni do mnie taka kobieta i mówi, słuchaj, ten pastor się na mnie uwziął, sam tego nie robi, a mnie tak tym molestuje. Ja mówię, idź i do niego powiedz tak, a dlaczego ty chcesz, żebym ja robiła coś, czego ty nie robisz? Rozumiecie? Mamy rzucać światło, mamy dawać świadectwo. Rzucać światło to nie tylko powiedzieć. Rzucać światło to w ogóle pokazać całym sobą. Moje życie jest zaangażowane w Królestwo. Kościół jest moją rodziną. Jestem zaręczona z Kościołem. Składam swoje ciało w ofierze. Jestem uczynna i pomocna. Idę i robię rzeczy tam, gdzie trzeba. Rozumiecie? Rzucajmy światło na takie rzeczy. Tak bardzo ważne jest, aby w ogóle uczyć odpowiedniej drogi. Nie znam nikogo według ciała. Takie same słowo jest dla złodziei i dla bogaczy. Dla prostytutek i dla cichodajek. Dla tych, którzy przyszli do kościoła z przywilejami i dla tych spoza marginesu. Rozumiecie? To samo. To samo. Nie ma wyjątków. To jest dla mnie bezpieczeństwo. Jak zostałam ochrzczona w Duchu Świętym, to dostałam takie słowo wewnątrz mnie w ogóle. Jestem niezmienny. Jestem niezmienny. Pamiętam, że 3 dni modliłam się innymi językami. Miałam przeświadczenie w sobie, że mogę pogodę ustanawiać. I Bóg do mnie powiedział, jestem niezmienny, jestem niezmienny. To się we mnie umocowało jak kotwica. Rozumiecie? Ja wiem, że jak zamieszkał we mnie, jak namaścił mnie swoim świętym duchem, rozumiecie, że on się nigdy, nigdzie, w żadnej sytuacji nie wybiera nigdzie z mojego życia. Kiedyś Beatka powiedziała, że dostała takie słowo, przyjechałem, czy pojawiłem się w twoim życiu, tak? Bez powrotnego biletu. To było dla niej objawienie. To było coś, co było dla niej siłą.
nie znam nikogo według ciała. Składanie swojego ciała w ofierze. Wiecie, jest taka pomyłka, że ludzie próbują wywalać cielesność i krzyżować demony. Nie tak to się robi. Demony się wywala, a cielesność się krzyżuje. Tak? Kiedy tak naprawdę pokazujemy, że hobby jest dla nas ważniejsze niż na przykład jakaś sprawa w kościele i lub jakaś praca w kościele, to tak naprawdę na to rzucamy światło. Na to się rzuca światło. Rzucam światło dzisiaj na te rzeczy, abyście wiedzieli, że tak należy żyć, jak się mówi. Krzyżuję swoją cielesność. Krzyżuję swoją cielesność. My na przykład z Arturem, Artur jest moim osobistym synoptykiem, przepowiada mi pogodę, przepowiada mi przyszłość. Wszystko mi przepowiada. Kiedy rok temu zaczęłam ćwiczyć, powiedział do mnie, rzucił światło na taką rzecz w moim życiu. Mówi tak, ćwicz, żeby cię nie zdmuchnął wiatr historii. Różne takie światło rzuca do mojego życia. Nie będę o nich mówiła, gdyż niektóre są nasze osobiste. Ale wiecie, jakby mówimy do siebie prawdę. Prawdę należy do siebie mówić. Rzucajmy na te rzeczy światło. Jeszcze raz, kiedy głosimy Ewangelię, głosimy ludziom pobudę. Rzucaj na to światło. Bądź orędownikiem ładu na ulicy. Kiedy wychodzisz zwiastować Ewangelię, to bądź orędownikiem ładu. Tak jak poznałeś Chrystusa, tak go głoś i tak w nim chodź. Zwiastuj ludziom Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Bo kiedy będziesz im głosił pokutę, będą się ludzie rodzić na nowo. Wskutek czego będą przyjmowali prawdziwego Ducha. Ducha Jezusowego. Kiedy się głosi inną Ewangelię, ludzie przyjmują innego Ducha. Rozumiecie? Inna Ewangelia to inny Duch, to Duch niemocy, to Duch tego świata. Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Potem coś się mówi do ludzi w kościele o duchowych rzeczach, a ludzie tak galami przepadają. Rozumiecie? Pierwsza rzecz, jeszcze raz, jako zwiastun, jako powołany, tak, jako ten posłaniec, głoś Ewangelię. Tak? Rzucaj światło na to. Sam też mów o tym, jak spotkałeś się z Jezusem. To jest bardzo ważne. Opowiadamy swoje świadectwo, tak? Jak spotkałem się z Jezusem. Cóż ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Światło z ciemnością. Mówiłam już wam kiedyś, że ja kiedy narodziłam się na nowo, to ja naprawdę nie zrozumiałam to, że ja świecę i tak jak ja będę żyła, tak? To tak będą mnie ludzie czytali. Jest napisane, że jesteśmy listem Chrystusowym. Tak jak żyjemy, tak? Tak jak żyjemy, tak nas ludzie czytają. Tak jak żyjemy, tak nas ludzie czytają, tak? I takiego Chrystusa odbierają. To jest bardzo ważne. Nie mam względu na osobę. Czyli nie stosuję wobec siebie innych zasad. Stosuję wobec siebie takie same zasady. Takie same zasady. Krzyżuję swoją cielesność. Wyrzucam demony. Tak? Jestem człowiekiem, który wie, o co chodzi w Królestwie Bożym. Rzucaj światło. Rzucaj światło w ogóle na to, co przeżywasz już z Jezusem. Jest bardzo ważne. Dzieje apostolskie 13:47-48. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. To jest moc Twojego przemienionego życia. Pamiętam, jak Artur się chrzcił, dostał taką deseczkę. My takich deseczek nie dajemy. On dostał taką deseczkę. Ostatnio właśnie Norbert przysłał nam zdjęcia. Stare zdjęcia jak świat. Nie?
Ja siedziałam w takiej chustce w ogóle na głowie. Ktoś wam to pokaże. Śmiechu warte. Ale w tamtym czasie byłam w tym szczera. Na tyle, na ile miałam poznanie, byłam mimo posłuszna. I po chrzcie dostałam taką właśnie deseczkę z tym słowem, że ustanowiłem cię światłością dla Boga. Wiecie, ustanowiłem cię światłością dla Boga. A propos jeszcze niestosowania jakby innych zasad w stosunku do ludzi. Ostatnio zadzwoniła do mnie taka kobieta, bardzo potrzebowała pomocy. I ja mówię, opowiedziała mi o Jezusie. Ona mi opowiedziała o swoich problemach, opowiedziała mi o swoim nałogu alkoholowym. I ja mówię, mogę ci pomóc. Nie chciała ze mną gadać przez telefon, mówi, to chcę przyjechać do kościoła. Ja mówię, dobrze, to przyjedź. I generalnie, wiecie, w ogóle i od tego momentu rozpoczął się problem. Ale nie mam za co i tak dalej, i dlaczego, i w ogóle. Wiecie, ja w ogóle przyglądając się, to ja w ogóle modlę się o to i mówię, Boże, czy mam po nią pojechać? Czy mam w ogóle, no jestem, w ogóle jestem światłem, jestem solą tej ziemi, czy mam w ogóle po nią pojechać? W ogóle nie jestem pewna w tym temacie, przychodzę do Artura, pytam się i w ogóle, i tak siedzimy i rozmawiamy, i Artur mówi, jeśli to jest trudne, ten początek, jeśli jest trudny, przyjechania do kościoła, rozumiecie? To wszystkie inne rzeczy będą jeszcze bardziej trudne. To wszystkie inne rzeczy będą jeszcze trudniejsze. Wiesz, mówię, nie jadę po nią. W ogóle pomodliłam się o to, przestałam się do niej odzywać. Rozumiecie? Pomagamy ludziom w Chrystusie. Jesteś w Chrystusie i pomagasz ludziom w Chrystusie. Jesteś światłością świata i solą tej ziemi. A kiedy bierzemy się za służbę, chciałabym też rzucić, dalej będziemy rozwijać jeszcze na pewno te kazania, bo to jest cykl, kim jestem. A kiedy bierzemy się za służbę, tak, to przede wszystkim rzucamy światło na zasady duchowego rozwoju, na wykorzenianie, wyplenianie, niszczenie, burzenie, odbudowywanie i sadzenie. Jako człowiek służby rzucam na to światło. Czyli co? Że wpierw za wszystko biorę się we własnym, osobistym życiu. Tak? Zanim powiem coś do kogoś, tak? To wpierw biorę się za swoje osobiste życie. Przede wszystkim w służbie mamy nie szkodzić. Ja bardzo poważnie podchodzę do tematu służby. Służba dla mnie nie jest zabawą. Ja musiałam się rozprawić z egocentryzmem. Wiecie, ja naprawdę generalnie patrzyłam na swoje motywacje, czemu chcę robić różne rzeczy. Czemu w ogóle chcę robić różne rzeczy? Pamiętam, jak patrzyłam na swoje motywacje, kiedy lata stałam za kamerą i nagrywałam Artura i sprawdzałam serce swoje w ogóle. Choć wiele już miałam przeżyć, choć wiele już miałam rzeczy, którymi mogłabym ludziom usłużyć, rozumiecie? Gdzieś tam nawet popychana byłam do tego, żeby usługiwać, to w ogóle ja miałam tak chore motywacje, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Wiecie, w ogóle podświadomie w ogóle miałam chore motywacje w ogóle w różnych rzeczach, to gdzieś tam chciałam się zemścić w ogóle na Arturze. Wiesz, w ogóle zabić mi chciał, teraz lewo zabiję w służbie. Wiecie, to w ogóle, wiesz, w ogóle mnie, ale jazda, kiedy człowiek tak naprawdę szczery jest sam ze sobą, tak? To ja się nie wstydzę o takich rzeczach w ogóle powiedzieć i tak naprawdę w ogóle rzucam na to światło. Jako ludzie służby rzucamy na to światło, że wpierw najpierw u siebie wykorzeniam, wypleniam, niszczę, burzę, odbudowuję i sadzę. Będziemy zdrowo się rozwijać. Rzucamy na to światło. Rzucam światło na realizację deficytów duszy w służbie, tak? Wszelki mój brak, tak, zaspokajam Chrystusem. Nie służę z uwagi na deficyty duszy. Nie służę z uwagi na deficyty duszy. Rzucam na to światło. Wpierw to rozpoznaję u siebie, potem mówię to do ludzi. Potem mówię to do ludzi. Czy ja to w ogóle... Ja byłam tak zaburzonym człowiekiem, że ja, rozumiecie, jak do mnie dotarło w ogóle to słowo, że w ogóle lekarzu, ulecz najpierw siebie,
Pouleczaj siebie, powiedz najpierw do siebie, wpierw mów do swojej duszy, wpierw mów do swojego ciała, tak? Najpierw mów do siebie, najpierw powiedz do siebie, zaświadcz ludziom swoim życiem, tak? Aby chwalili przez twoje życie Boga, który jest w niebie. Zaświadcz w swoim życiu, aby ludzie chwalili Boga, który jest w niebie. Odrzucenie, czyli brak akceptacji. Leczenie się przez służbę, poprzez to, żeby być zauważonym. Rzucamy też na takie rzeczy światło, tak? Jestem światłością świata, a więc jeśli będę służył, jeśli w ogóle wiecie, tak naprawdę służę, bo jestem odrzucony i chcę być zauważony w służbie, tak? I się nie rozprawię w swoim życiu z takimi rzeczami, to również nigdy nie zobaczę tych rzeczy u innych ludzi. I tak się potem Kościół rozwija. Ja na szkole służby kiedyś mówiłam takie kazanko i pamiętam, jak kiedyś było taka zajawka, że w pewnym kościele dziewczyna śpiewała i miała wyłączony mikrofon. I ja pytam tego lidera, a dlaczego ona ma ten mikrofon wyłączony? A bo ona śpiewać nie umie. Ja mówię, a to po cholerę ona tam w ogóle stoi. Bo ona się oswaja z tłumem. W ogóle z tłumem się oswaja, w ogóle jak się? No oswoić to psa można. No z tłumem się oswaja. Rozumiecie? A wiecie, że w ogóle to jest w ogóle w kościołach, to jest proza życia. To jest normalne. To jest bardzo normalne, że się w ogóle w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to jest normalne, wiecie, na porządku dziennym. Czyli nie służy z uwagi na odrzucenie, tak? Karierowiczostwo, brak realnego położenia życia. Ale tak naprawdę z chęcią wytyczania kierunku. Rozumiecie, to nie działa, to w ogóle nie działają takie rzeczy. To tak jak kiedyś właśnie ostatnio Artur mówił, że ksiądz, tak, który nie ma żony, on chce nauczać czego? O małżeństwie. Brak realnego położenia życia. Od kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, jesteśmy świadectwem tego, że kładziemy swoje życie. Kładziemy swoje życie. I to, wiecie o co chodzi, bo to w ogóle ze sobą trzeba być szczerym. W ogóle do Boga trzeba przyjść i w ogóle zapytać, Boże, czy ja realnie kładę życie, czy ja w ogóle ściemniam w tym temacie? Jakie ja światło w tym temacie rzucam? Co ja w ogóle swoim życiem pokazuję? Czy ja w ogóle naprawdę pokazuję realne położenie życia? Czy tak naprawdę jak tylko nadarza się okazja, to ja się zwijam i w ogóle nie kładę swojego życia? Czy kładę swoje życie? To jest bardzo ważne. Do mnie kiedyś Bóg powiedział, kładź swoje życie zawsze. Zawsze kładź swoje życie. Nie kombinuj w tym. Nie bądź w ogóle w jakimś kompromisie. Sama tak naprawdę ze sobą. Bo wiecie, tak naprawdę jako ludzie służby, to musimy dojść do takiego miejsca, że ja chcę się podobać Bogu w ukryciu. Nie tu dla tłumu, żeby się spodobać w ogóle ludziom. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Bogu w ukryciu. Wiecie, moja teściowa w tym roku dostała 13. pensję. Jest najlepszym pracownikiem. Pracuje jak dla Pana. Pracuje wśród ludzi niewierzących, ale jest światłością świata, jest solą tej ziemi. Rozumiecie? Przychodzi świecki w ogóle szef i mówi, Barbara, to jest 13. pensja. Rozumiecie, co to jest? Jest światłością świata i solą tej ziemi. Bo nie pracuje na przykład tak, że kiedy szefa nie ma, to mama w ogóle noga na nogę i coś tam sobie popija. Rozumiecie? Pracuje jak dla Pana, choć szef w świecie jej nie widzi, fizyczny jej szef jej nie widzi, ale ojciec ją widzi. Ona pracuje jak dla Pana, jest światłością. Nie okłamuje ludzi, nie okłamuje siebie. Jesteś światłością. Pamiętaj w ogóle, pamiętaj o tym. Jesteś światłością. Swoim życiem tak naprawdę pokazujemy na coś światło. Kiedyś miałam taką kobietę, która dzwoniła do mnie, nie mogła poradzić sobie ze swoim synem. I mówię do niej, nie pomożesz jemu, dopóki jesteś z nim w kompromisie. Mówię, rozumiesz, kompromis to jest układ. Taka jest polityka religijna. My miejmy jakiś układ. A
a jemu to nie powiedzmy, a jemu to powiedzmy. I ona do mnie dzwoni i mówi, co mam z nim zrobić, w ogóle on nas czaruje. Moja córka się boi w ogóle spuścić wodę w sedesie, bo mówi, z tym się pojawił w domu. Mamy z nim naprawdę ciężko, w ogóle nabrał na mnie kredytów, w ogóle nakupował jakieś w ogóle PlayStation. Mówi, nie umiemy z nim sobie w ogóle poradzić, ale wiesz, mówi, jak on tam siedzi i bruźni mi przy tym biurku, to ja do niego podchodzę i mówię, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha, Bóg jest taki dobry. Ja mówię, a on widzi takiego Boga, jaki ty mu światło dajesz. Mówię, popędź go z domu. Jak? Ja mówię, wypędź go. Pokaż mu, że nie jesteś z nim w żadnym układzie. Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Nic nie ma wspólnego światło z ciemnością. Pomimo to, że to jest twój syn, wywal go z bitwy, a wtedy ci pokażę, co znaczy modlitwa wstawiennicza wtedy, kiedy się wychodzi z kompromisu. I posłuchajcie, co się dzieje. Wzywa policję. Ona, ponieważ on w ogóle się boi, zamyka się w toalecie, przychodzi policja, on urywa klamkę, szarpią się, ona go wywala w ogóle z tego domu i jeszcze do niego mówi tak, wszystko stąd zabierz, nawet tą skarpetkę wynocha. Dusza krwawi, płacze. Matka tak naprawdę kocha swojego syna. Dzwoni do mnie, modlę się z nią, bo ona w ogóle umiera w duszy swojej. Rozumiecie? Ja mówię, nie uratuj go. Nie ratuj go po ludzku. Uratuj go w Chrystusie. Jesteś światłością, solą tej ziemi. Możesz go uratować tylko w Chrystusie. Bardzo to była trudna sytuacja. Ale chłopak się narodził. Ponieważ dopiero z miejsca, kiedy wyszła z kompromisu ze swoim synem, mogła się zacząć prawidłowo o niego modlić. I wtedy dopiero zawołała i mówi, Ojcze, oddaję go Tobie, on jest Twój! Czy to było szczere? Tak, ponieważ go puściła ze swoich rąk. A dopóki go trzymała i pomagała mu poza Chrystusem, tak, to Bóg nic nie mógł zadziałać. To jest kompromis. Ludzie to w ogóle myślą, wiecie, że to w ogóle a to kompromis, tam w kompromisie sobie w ogóle posiedzę i proszę cię. To tak jak w narzeczeństwie. Jeśli się skosztujecie najpierw, to zobaczmy, w ogóle to jest mowa. Seks jest dla małżonków. Rozumiecie? Kiedy się jest w ogóle w takim kompromisie, no to o czym tu jest mowa? Jak do siebie mówić? Bóg jest dla mnie taki ważny, on jest dla mnie taki ważny, on jest dla mnie najważniejszy. Ale dzisiaj pójdziemy do łóżka. Tu nie działa. Kompromis to jest jak obrzygane ubranie. Rozumiecie? Który rzuca światło, że tak naprawdę on. Rzucamy też światło jako ludzie służby na rywalizację. Tak? Czyli tak naprawdę pokazujemy, że rywalizacja, ubieganie się o pierwszeństwo, co powiedział Jezus. Kto chce być pierwszy między wami, niech stanie się sługą. Kto chce być pierwszy, niech stanie się sługą wszystkich. Ja postanowiłam, że stanę się sługą Artura. Dlatego, że Artur był dla mnie największym problemem w moim życiu. Tak naprawdę, ten wam pan, ostatnio tak w ogóle rozmyślałam sobie o odrzuceniu i tak dalej i mówię, w ogóle mnie nigdy rodzice nie zostawili, mnie nigdy nie zostawiła moja mama. I pomimo to, że mój tato był alkoholikiem, ale on mnie nigdy nie zostawił. Rozumiecie? Artur mnie zostawił i mnie zdradził. I ja rozpoznawałam w ogóle w sobie takie w ogóle rzeczy, że tak naprawdę w ogóle ja tak naprawdę chcę mu jakiś ból zadać, wiecie? W ogóle zemszczę się w ogóle i zadam mu ból. Często tak ludzie w ogóle mają w relacji, to ważne w ogóle, żeby to zobaczyć. Tak naprawdę ja w ogóle względem niego miałam miłosne intencje i chciałam z nim być i tak dalej, ale ból we mnie nieuleczony powodował, że go raniłam moimi zachowaniami. Jestem nieobecna. Rozumiecie? Często macie tak, że wchodzicie na przykład z kimś w relację i nagle ta osoba się wycofuje. I tak jest często u ludzi, którzy na przykład zostali pozbawieni obecności swoich rodziców. Taki człowiek, choć miłosne ma intencje, to podświadomie siła w nim tak działa, bólu, rozumiecie, że musi zadać ci ból. I nie postrzegaj go pod kątem w ogóle, wiesz, jak gdyby zaburzenia i tak dalej. Zadaje ból, bo musi, bo jeszcze w ogóle gdzieś tam jest, wiesz, rana. Karierowiczostwo w ogóle, rozumiecie, rzucamy w ogóle światło. Nie jesteśmy karierowiczami w służbie. Tak naprawdę, wiecie, w ogóle ludzie, którzy przychodzą do kościoła, oni mają, świeci ludzie, mają widzieć, że my jesteśmy ludźmi, tak? Usługi.
człowiek w służbie to człowiek, który służy. Gdzie? Tam, gdzie jest właściwe miejsce. Ja na przykład w domu mam taką prostą zasadę. Kiedy mówię, że na przykład sprzątamy wspólnie, kiedy chcę zaangażować czy Wiktora, czy Sarę, czy nawet Artura, choć nie lubię. Ale na wakacjach zmywał. Rano mi podawał błonnik, potem mi podawał coś tam jeszcze do wypicia. Różne rzeczy mi tam podawał do wypicia. Krzyżny byłeś na wakacje. I słuchajcie, kiedy na przykład ustanawiamy jakąś formę sprzątania w domu, to fajnie jest w ogóle u dzieciaków zobaczyć coś takiego, że a ja to tylko chcę zrobić to, ja tylko śpiki wywalę z mojego pokoju. Ja mówię, ale pomóż tam, gdzie jest potrzeba. Rozumiesz? W ogóle nie wymyślaj, w ogóle tylko pomóż tam, gdzie po prostu jest potrzeba. Tak? Uczmy się w ogóle takich rzeczy. Ja na przykład, wiecie, w ogóle dla mnie, kiedy ja w ogóle zaczęłam służyć i tak naprawdę kiedy, to w ogóle bardzo długo, to w ogóle służyłam tak naprawdę Arturowi, ja jemu służyłam. Ja w ogóle ustanowiłam w swoim życiu jego jako króla, kapłana i proroka. Ja zrozumiałam, że w ogóle, kiedy ja nie odebrałam jeszcze swojego powołania, to ja w ogóle zrozumiałam, że ja mam w ogóle żyć tak, aby jemu było łatwo. To ja mam żyć tak, tak, aby w ogóle wyłuszczyć to, co w ogóle ustanowił Bóg w nim. W ogóle życie mam podnieść, życie mam podnieść. W sobie nie rozpoznaję nic, ale rozpoznaję w nim, więc mam podnieść życie, rozumiecie? Nie lecę gdzieś tam w ogóle, nie rzeźbię w ogóle, skupię czegoś, bo tu nie ma z czego tu rzeźbić jeszcze, rozumiecie? Jestem zaburzona, jestem poraniona, z czego tu rzeźbić w ogóle? Ja się muszę uleczyć. Najpierw ulecz sam siebie, tak? Inaczej byłabym jakimś karierowiczem. Nie miałabym pojęcia, co to znaczy składać w ogóle swoje ciało w ofierze. Co to znaczy w ogóle służyć? Kto chce być pierwszy między wami, niech założy fartuch i niech służy. Niech służy. Swoim życiem rzucamy światło na to. Tak? Aby nie stać się karierowiczem. Służę i służę. Cały czas służę. Wiecie? Ja się nigdzie nie pojawiam jak prosiak. Nawet kiedy wychodziliśmy teraz z tego ośrodka, powynosiliśmy wszystkie walizki, powyczyszczałam sedesik, ponieważ kobiety jak siadają, to tak nie wiem, czy tak mi kobiety obsikują deskę, natomiast mężczyźni obsikują deskę. Kobiety nie obsikują deski, mężczyźni obsikują deski, więc musiałam tam wszystko powycierać. Wiecie, w ogóle pościeliśmy ładnie łóżeczko, pozmywane, ściereczka w ogóle zawieszona, bo ja jestem światłością świata, solą tej ziemi. Nie wychodzę jak prosię z tego pensjonatu. Rozumiecie? Kiedy na przykład kończymy śniadanko, bierzemy talerzyki, odstawiamy i tak dalej. Czemu? Bo jestem światłością świata, solą tej ziemi. Ludzie mają widzieć we mnie Chrystusa, sługę, nie karierowicza. Materializm. Nie służę dla kansy. W ogóle wiecie co? Obserwuję coś takiego, że w ogóle widzę to w Kościele, że tak naprawdę pieniądze mają ludzie, którzy sieją w Królestwo Boże, dla których Królestwo Boże, tak, jest większe, tak, niż tak naprawdę zbieranie bogactwa tutaj na ziemi. Nie możemy służyć z uwagi na materializm. To jest błąd, ponieważ takie światło pokażemy. Jeśli jesteś w służbie i będziesz materialistą, to takie rzucisz światło. Już to mówiłam, ale powiem to jeszcze raz, bo to jest dla mnie w ogóle taki przykład, który mnie bardzo poruszył. Kiedy moja mama umarła, tak naprawdę leżała już w trumnie, to zobaczyłam w ogóle, wiecie, w praktyce, że naga przyszłaś na ten świat i naga odeszłaś. Nic stąd nie zabierzemy. Dlatego tutaj na tej ziemi, jako ludzie służby, wytyczamy zupełnie inny kierunek. Chrystocentryczny, królewski w styl. Nie jak na folwarku Rowera, tylko królewski styl. Nie służymy dla pieniędzy. Pieniądze są do służby. Pieniądze są do służby. Prawo, ja muszę. Wszyscy służą, to ja też muszę służyć. Bardzo ważne jest, abyśmy rzucali światło na to, że przede wszystkim w Chrystusie chcę. Nie muszę. Chcę. Ja chcę. Czy ja chcę? Tak. Nie muszę.
Ja na przykład odpychałam w ogóle, kiedy mnie ludzie popychali do służby, to ja to odpychałam, bo ja miałam świadomość tego, że ja w ogóle jako zaburzony człowiek, tak, będę rzucała złe światło, duszewne naśladownictwo. Szukaj w swoim życiu oryginału. Oryginał równa się Boże poruszenie. Naśladownictwo to jest tak, jakby się, wiecie, nosiło czyjś obraz. W ogóle jakiś taki obraz się czyjś nosi. Wiecie? W ogóle w służbie, kiedy w ogóle chcesz służyć, to winieneś rozpoznać oryginał do swojego życia. Duszy. Kim jestem w Królestwie Bożym? Tym, co będę robił lub robiła. Chcę wytyczyć kierunek. Chcę pokazać Boże poruszenie. Nie emocjonalne poruszenie, ale Boże poruszenie. Szukajcie jako ludzie służby oryginału do swojego życia. Kim jestem? Ksero nie działa, tu nie działa, rozumiecie? Tu nie działa. Trzeba szukać Bożego oryginału. Sprawa powołania jest z nieba. To Bóg powołuje. To Bóg daje mandat do służby. To Bóg ustanawia. Rozumiecie? Człowiek rozpoznaje i mówi po Bogu amen. Jako ludzie służby szukajcie światła na takie rzeczy. Przypomnę je jeszcze raz, one są bardzo ważne. Jako człowiek służby rzucam światło na to, że pierw w swoim życiu wykorzeniam, wytleniam, niszczę, burzę, odbudowuję i sadzę. Nie służę z realizacji, nie służę z deficytów duszy, nie służę z odrzucenia, nie jestem karierowiczem, nie rywalizuję w służbie, nie służę dla pieniędzy. Nie służę, bo muszę, bo z uwagi na to wielokrotnie nieraz ktoś tam podchodzi i mówi, wiesz, ktoś mi ostatnio powiedział, że ja z uwagi na czas to już powinienem dawno być nauczycielem. Ja mówię, a czy Bóg cię powołuje na nauczyciela? No nie, jak to? Spokój się. Duszewne naśladownictwo. Nie działa. Szukajmy oryginału. Wiecie, ja na przykład mega poważnie podchodzę w ogóle do tych rzeczy. W ogóle ja zrozumiałam, że ja w ogóle, ja tak się utożsamiam z Kościołem w ogóle. Kościół jest dla mnie, to jest w ogóle, ja jestem ciałem. Rozumiecie, jesteśmy ciałem. Wzajemnie zasilającymi się w ogóle stawami, tak? To bardzo ważne w ogóle, żebyśmy uczyli prawidłowej drogi. Amen.